Siema, do Wiedźmina dodano nową misję. Zajebista jest ta misja. Pokażę wam dzisiaj dwie drogi, którymi możemy pójść. Wszystkie zakończenia i oczywiście opcje dialogowe. Zostawcie suba, bo znajdziecie tu całkiem sporo wiedźmińskich ciekawostek, o których może nie słyszeliście. Playlista w opisie. A więc Diabli Duo, po raz kolejny spotykamy się tutaj. Tutaj w ogóle jest cała ciekawostka związana z tym miejscem i kontentem, który ostatecznie nie trafił do gry, ale został przez twórcę stworzony, na przykład nowe zbroje. Możecie sobie tutaj wejść i kliknąć, pewnie wam się gdzieś tutaj do góry wyświetla. No i co? Nie sądziłem, że jeszcze raz tutaj odwiedzimy to miejsce. Trochę się namęczyłem, żeby tutaj otworzyć tego Wiedźmina, bo namieszali z tą nową next genem. Ledwo co da się tego Wiedźmina, kurde, odpalić. Niestety. Kapłan Wiecznego Ognia, on coś nie krzyczy? Pokrzycz trochę. Czekajcie, to jeszcze raz zrobiłem tak, że ja wczytam, żeby on sobie pokrzyczał, bo on krzyczy różne ciekawe rzeczy. I zostawcie suba, jeżeli podoba wam się wiedźmiński content. Ale że nową misję dodadzą do Wiedźmina, naprawdę po tylu latach to nie sądziłem. Co ja mam teraz? A jeśli ktoś przeżył, Wieczny Ogniu, ześlij mu pomoc. Oj, okej. Nie sądziłem, że oni dodadzą nową misję do Wiedźmina po tylu latach, naprawdę. Sądziłem, że to już koniec mojego kontentu i koniec nagrywania. Co tu się dzieje? Łe, wariacie, spokojnie. Tylko znaki są, tu se patrzę, co tu się wydarzyło, tak? Jesteś kapłanem Wiecznego Ognia. Nie, no nie mów, że... Spokojnie, porozmawiajmy. Spokojnie. Nie mam w zwyczaju zabijać kapłanów w potrzebie. Ale ja jestem diakonem. Już od 2 miesięcy. Nie godzi się napadać na diakona na jego pierwszej misji. Zaraz, twoje oczy, żółty pigment i te źrenice. Czytałem o tym! Jesteś wiedźminem! Kot domowy i zaskroniec odpadają, więc na to by wychodziło. Jakiś mniej męski ten głos ma. Źrenice zaskrońca są okrągłe, ten wiedźmin. Choć... Znaczy się, musisz mi pomóc! Będzie zaraza, jeśli wyważą bramę, wypuszczą to na zewnątrz! To? Jak trwoga, to do Wiedźmina, co? Wydawało mi się, że wasz kościół nie przepada za mutantami. To powszechny błąd. Dyskutowałem o tym z wykładowcą. Każdy jest zdolny do czynienia dobra. Genetyka nie ma tu nic do rzeczy. Na pewno jesteś kapłanem Wiecznego Ognia? Jeden z was próbował mnie ostatnio zabić, bo odkryłem jego udział w handlu Fistechem. Tutaj, niedaleko. Dlaczego miałbym teraz zaufać? Pamiętam tą misję. To bardzo przykra wiadomość. Będę się modlił o nawrócenie takich jak on. Nawet słudzy kościoła popełniają czasem błędy. Widzę, że trafiłem na mistrza niedopowiedzeń. Dobra, po kolei. Ale się jaram, nie? Nowy quest z Wiedźmina. Czemu uważasz, że Wiedźmin będzie umiał pomóc ci z zarazą? Poprawka z jej źródłem. W Diablim Dole, tej kopalni, prowadziliśmy od wieków miejsce odosobnienia nieuleczalnie chorych ofiar epidemii. Zdaje się, że słowo, którego szukasz, to umieralnia. Nie jestem z tego dumny, ale jak inaczej walczyć z czerwoną śmiercią? Tak łatwo się przenosi i nawet dziś bywamy bezradni. Co ty gadasz, że my do Diablego Dołu po raz kolejny? Czyli jednak rozwinęli tutaj ten content, który ostatecznie nie trafił do gry i został usunięty. Okej. Jakże wam współczuję waszej bezradności. Nawet nie ma porównania z cierpieniem człowieka, którego wrzuca się do dziury w ziemi, żeby tam zgnił. Gdyby został w domu, zaraziłby rodzinę i sąsiadów. Tak czy inaczej by umarł. Kościół zrobił wszystko, by przynajmniej nikogo ze sobą nie zabrał. A, teraz to nieistotne. W czym konkretnie mam ci pomóc? Solna jaskinia w głębi kopalni jest nawiedzona. Według starych akt ktoś
Coś tam jest. Duch, z którego lęgła się zaraza. Nocą słychać szepty w ciemności. Banda dezerterów wymordowała niedawno chorych i zajęła diabli dół. Wysłano nas, żebyśmy namówili ich do odejścia, bo jeśli ktoś wyważy bramę do podziemi... Będziemy mieli tu nie jedną, a dwie Katriony. Niech zgadnę. Dezerterzy nie przejęli się ostrzeżeniem. No dokładnie! Zaatakowali moich ludzi i tylko mnie udało się uciec. Musisz mi pomóc. Zapłacę, jeśli pozbędziesz się dezerterów i tego ducha. Walczyłem już z tymi dezerterami. Nie powinni stanowić dużego problemu, przynajmniej na razie. O ile razy już tu z tymi dezerterami walczyłem. Dobrze wiedzieć, ale mimo wszystko się pośpiesz. To tylko kwestia czasu, kiedy ktoś zejdzie na dół. Jeśli to robota dla Wiedźmina, będę potrzebował więcej informacji. Od jak dawna ten duch siedzi w kopalni? Ktoś go w ogóle widział? Pokazano mi tylko część akt. Jeszcze nie ta ranga, rozumiesz? Czytałem, że pojawił się tutaj długo po sprowadzeniu ofiar pierwszej epidemii. Kościół podjął jakąś próbę pozbycia się ducha, ale... no... sam chciałbym wiedzieć, jak się skończyła. Nie za wiele ci powiedzieli. Podobno nasi podopieczni mówili ostatnio, że duch szepcze po nocach, przyzywa ludzi do siebie, jakby błagał o litość. Straszne, nie? To wszystko, co wiem. No dobra, porozmawiajmy o nagrodzie. Skoro stawka jest tak wysoka, możemy się potargować. No i muszę partyjkę gwinta. No, pododali do Wiedźmina kartę. Więcej niż mam przy sobie. A więcej ciekawostek z Wiedźmina znajdzie się u mnie na kanale. Shortsy, nie shortsy, wszystko jest. Zgoda. Będę musiał dołożyć trochę z własnej kieszeni, ale wierzę, że warto. No dobra. Niech będzie. Zajmę się tym. I lepiej dla ciebie, żebyś naprawdę czekał tu na mnie z pieniędzmi. Oczywiście. W tej sytuacji nie mógłbym ich wydać lepiej. A, i weź ten klucz. Otworzysz nim bramę do kopalni. Niech wieczny ogień wskaże ci drogę. Niech wskaże. Bywaj. Ostatnio jakiś widz napisał komentarz, że jak się dostać do tego diablego dołu. O, widzisz, wystarczy questa wypełnić i kluczy dostajemy. Swoją drogą dostaliśmy też jakieś nowe zbroje podobno tutaj. Ja nie wiem, które to są zbroje i czy ja je dostałem w ogóle. Nie mam zielonego pojęcia, czy to się muszę zarejestrować przez Goga? Podobno jak się zarogujemy, to gdzieś czekają na nas nowe zbroje. Ale to możliwe, że gdzieś po prostu w naszej skrzyni, a nie bezpośrednio w ekwipunku. No dobra, w cieniu wiecznego ognia nazywa się Micze. Oczywiście przeczytajmy sobie opis całej tej misji. Zdarzyło się, że przechodząc obok niesławnego diablego dołu, Geralt usłyszał modlitwę i odpowiedział na nią. Młody kapłan wiecznego ognia poprosił Wiedźmina o pomoc. Okazało się, że banda dezerterów zajęła opuszczoną kopalnię, która lata temu nawiedził tajemniczy duch związany z zarazą. Należało się z nim rozprawić, zanim ktoś przypadkiem wypuści go na wolność. To bardzo ciekawe, bo tyle teorii, jakich było na temat diablego dołu, tyle praktycznie... Obstawa kapłana, rany cięte, pewnie od mieczy dezerterów. Tyle kontentu, co zostało już tutaj do tego diabłego dołu zrobione, ale ostatecznie nie trafiło do gry. To jest masa pracy tak naprawdę i cały czas ta lokalizacja była taką zagadką dla większości, co tak naprawdę miało się wydarzyć. Wszyscy wiedzieli, że to jest coś związanego oczywiście z Katrioną, ale nikt do końca... Łe, puść! Ty, bo ja gram tu na najcięższym poziomie, a nie grałem w to chyba z 10 lat już. Nie no, przesadzam, ale no trochę nie grałem w tą gierkę. Może żebyśmy za pierdzielu nie dostali. Dobra, chodź dezerter. Nie wiem, te ustawienia graficzne są tak dziwne. Ja mam zużycie karty 30%. Oni coś pomieszali, u mnie karta graficzna 30%. I ja FPS-ki, no nie duże, nie duże. Wcześniej elegancko było. Wkurza mnie to trochę. No i nie jestem w stanie nic z tym zrobić, a chcę grać na tych ustawieniach graficznych, które są oczywiście
które zostały wprowadzone, no bo w każdej chwili jestem sobie w stanie zmienić to na Direxa X11, bo teraz jesteśmy na 12, Uezra umrę. No ale to nie o to chodzi, chcę tu popatrzeć jak się te cienie układają, a układają się kurde całkiem w porządku. No ale no to u mnie coś zepsuli, no ja mam niestety tak, że nieważne jakie ustawienie nie zmienię, mam 30% i na niskich i na najwyższych mam takie same FPS-y, czyli słabe, niestety. Nie wiem czego to zależy, ani to nie jest powiązane z procesorem, bo jest też 40%, ani z RAM-em, z niczym, ani z dyskiem, bo jest całkiem dobry. Także niestety tutaj namieszali, jeżeli chodzi o te ustawienia graficzne. No ale wprowadzili wiele nowości, no ale no nie wiem czy teraz w sumie to jest potrzebne, bo tak, no ale dobra, w każdej chwili jesteś sobie w stanie zmniejszyć te ustawienia, także nie jest to jakiś większy problem. Znaczy zmienić Direxa, także luz, chyba. My się musimy dostać do góry. Nie wiem czy nie warto tu skrzyniek przeszukiwać, bo tu chyba jest ta zbroja też jedna ukryta. Myślę, że będzie ci ciężko, wariacie. Aczkolwiek możemy popróbować. Jak tu się robiło bloki? Prawym przyciskiem. Dobra, ho! Trzymaj się. Dobra, i tutaj jest to wejście, rozumiem, tak? Ale na dole, czy na dole jest coś jeszcze do sprawdzania? Martwi ludzie. Możemy tam zajrzeć, a to wrócimy. Na razie wyczyściliśmy sobie wszystko. Tu, no jakieś widzę fajne rzeczy pod względem pieniężnym, ale my tu na pieniądze już nie musimy, o pieniądze nie musimy się martwić, że posiadamy 13 tysięcy i generalnie mam wszystko w tej gierce, co trzeba mieć, co moglibyśmy mieć. Tak, te modele postaci martwych, spalonych, one już były, one zostały stworzone wcześniej na potrzeby właśnie tego diablego dołu, tylko były ukryte w plikach gry. Za pomocą modów można było je przywrócić. Coś tu jeszcze jest ciekawego? Nie ma. Tu jest główne wejście do tego też dołu. Tu też mogę sobie wejść. A, dobra. Okej. No jak tu ostatnio byłem, to trochę to inaczej wyglądało. Jak tu ostatnio byliśmy, to spotkaliśmy Jorveta. Że trochę się działo. Mówię, jeżeli nie widzieliście tego odcinka, to naprawdę sobie zobaczcie z tego usuniętego kontentu. Tam też, kurde, niezły był odcinek, no. Tam były dialogi, wszystko porobione. Ale ostatecznie to nie trafiło do gierki. No, dam radę to zebrać. Okej, tu. Proszek alchemiczny, pasta, fiolka. Jeszcze coś na górze jest. Pozbierajmy to wszystko, bo ja chcę zobaczyć, czy tu nie dodali czegoś interesującego. List jakiś. Oka. Notatka Reinalda, więc to z Reinaldem. To Reinald jest duchem. Do zero, albo do o. Jeśli to czytasz, uważaj na postacie w korytarzach. Na początku brałem je za ducha, zarazę, ale zachowywały się raczej jak ludzie w transie. Rodzaj upiorów, widm? Może po widoki energii cierpienia tak silnej, że utkwiła się w wizualnej formie. Czymkolwiek sam nie próbowały zrobić mi krzywdy, ale lepiej mieć się na baczności. Groźniejsze są te z gwoździami. Zabiłem jednego, gdy się na mnie rzucił. W pierwszej chwili myślałem, że to ghoul, ale narządy wewnętrzne były w 100% ludzkie, choć silnie uszkodzone przez gorączkę krwotoczną. Jakim cudem nadal żył? Podejrzewałem, że coś wniknęło w jego ciało, zdeformowało je i z jakiegoś powodu odeszło. Na wszelki wypadek pobrałem próbki. Mistrzowie powinni rzucić na to okiem. Może właśnie odkryłem nowy rodzaj potwora? Ciekaw jestem twojej opinii, Reinald. Czyli nie, to Reinald nas tutaj jednak ostrzega. Sprawdziła się hipoteza mistrza Algera. Gdy wtarłem w podłoże odrobinę soli, widmo nic sobie z tego nie zrobiło. Dopiero gdy usypałem wokół niego pełny krąg, nie potrafiłem się z niego wydostać. Wydaje się, że duchy muszą zostać otoczone szczelną barierą, żeby ta metoda zadziałała. Ciekawe. Lecimy dalej. A dziwnie wygląda ten wiedźmin. Tu coś jeszcze jest koło tego. Pochodnia. A tu coś jeszcze jest. Glif jeden większy. A to taka sugestia chyba, że
Powinniśmy używać Jerdena w walce z nimi. Muszelka. Fiolka, muszelka. Tu coś? Krasnoludzki spiryt. Kurde, szkoda, że mamy tego kota. Wolałbym chyba z pochodnią w sumie zadupcać. Tu jest jakaś ściana. A podmurowali sprytnie, że gracz nie mógł tam dostać. A tu jest jeszcze coś na górze? Nie, chyba nie? Nie. No dobra, lecimy dalej w takim razie. Jak ostatnio tu byłem, to ten Diablidu wyglądał zupełnie inaczej, doze. Nie, loży, nowy quest. Do O. Jeśli to czytasz, znaczy, że znalazłeś moją wiadomość w skrytce pod Nowigradem, tak jak się umawialiśmy. Pewnie cieszy się, że zapytam i kto miał rację. Ty miałeś rację. Już napisałem to. Drugi raz tego ode mnie nie usłyszysz, więc delektuj się ile wlezie. Powinienem był na ciebie zaczekać, ale zlecenie wyglądało na łatwe. Zawsze tak się zaczyna, co? Wyglądało na łatwe. Chyba jestem chory, tak wiem, to niemożliwe, ale jak inaczej wyjaśnić gorączkę i chwilowe zaniki świadomości? Z dwojga złego lepiej, żebym okazał się jakimś słabowitym wyjątkiem, bo moja teoria numer 2 nie jest zbyt optymistyczna. Na wszelki wypadek przygotowałem ci jednak parę wskazówek, gdyby się sprawdziła i gdyby coś mi nie wyszło. Oznaczyłem miejsce naszym symbolem. Będziesz wiedział, gdy je zobaczysz. Na razie uważam to moją miksturę w stylu Filtra Petriego. Co prawda brakuje mi jaskółczego ziela, ale spróbuję poszukać go na łąkach wokół dołu. Albo zastąpić szytnaćcami. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, nie przeczytasz tego listu. Jeśli pójdzie źle, a nie pójdzie, schowam dla ciebie przepis i ingrediencje na wszelki wypadek, bo przecież nie będziesz musiał tego czytać. Wydaje mi się, że ta Filtra Petriego, mikstura, to ona była generalnie już stworzona w Diablindole. Coś tak kojarzę. Wiadomość? Tutaj? Czy ja jak tym? Czy jak kiedyś tu zaglądałem, to właśnie... Mogliśmy tą miksturę znaleźć. Poszukam miejsc, o których napisał. Pomóż mi. Błagam. Kaganek. Brzmi całkiem szczerze. Ale równie dobrze może to być pułapka. Powalone, że misja nowa w Wiedźminie, naprawdę. Crazy, crazy man, lecimy dalej. Ktoś potrzebuje pomocy? Idę na pomoc. On chce, żebym poszedł w tą stronę, tak? Medalion zadrżał. Rozejrzyjmy się. U. Znak szkoły wilka. Stary. I to bardzo. Zaschnięta. Pewnie po gorączce krwotocznej. Rebeczki, to mi się nie podobają, fest. Siema. Wyduchy? A może my tego kaganka byśmy... użyli. Ty, nawet nie wiedziałem, że ja poskrałem tu bombę, mogę zmieniać. Zajebiste. Czemu ja o tym wcześniej nie wiedziałem? Może to dodali dopiero. O, magiczny kaganek, tu też tak możemy zrobić. Super sprawa. Ja bym chciał magicznego kaganka użyć. Da tu coś? Kaganek Kairi bardzo się tu przyda. No. Nie, nie tędy. Nie znajdziesz mnie tam. No, używam kaganka i co? Siema, nops. Tu coś się dzieje, jakaś akcja? Panowie, bo ja was wszystkich tu widzę. Ale historię chciałbym waszą poznać. Halo, halo. Nie, na razie może spiryta, kurde, popodnośmy. Te szkielety emanują jakąś złą energią. Może za sprawą ducha. Nie wiem, a mogę tu zobaczyć, co to za zła energia? Nie. Pomniejszy glif, fiolka. No kurde, no ale tu naprawdę nic nie ma? Żadnego dialogu, nic? Żadnej sceny? No tu widzę, że jest, są chłopy, oni cierpią. Ten se tu... nożem wymachuje w rękę. Pomiędzy paluchami, też tak kiedyś robiłem. Łe, kurde! Nic się nie dzieje. Ja się wystraszyłem, ty. Sorry, widzomy. No idę na dół przecież, no. Ale ty mi tak nie rozkazuj, ty, szefie. Ja bym chciał, kurde... Byś mi tego użyć, kota? Chyba chciałbym. Łe, a tu pułapka jest, ty. Nam jest rzucił tego, gnój. Wyczółki, nie podoba mi się to, ty.
prawym korytarzem. Tylko wtedy mnie znajdziesz. O kurde, tu ktoś umiera? A nie, to... Co się dzieje? Jedna z istot, o których pisał Reinald. O kurde, ty. W prawą stronę go tylko znajdę. Kolejny znak. Drogowskaz. To ja mam w prawo iść, nie iść w prawo? Pójdę w lewo. A co tu się wydarzy, jak pójdę tędy? Nie wiem, ale chcę wiedzieć. Dobra, dobra. Daj mi tu zapisać gierę. O. Powalone. Tu też się nie dzieje dobrze. Tu też się nie dzieje dobrze. Ty, nie wiem w którą stronę iść. Żeby iść albo w prawo, albo w lewo. Dobra, chodźmy za jego głosem. Ja na bank wam nagram. Potem jeszcze wszystkie, na końcu zobaczycie wszystkie możliwe opcje dialogowe i wybory, jakie są w tej gierce. Bardzo dobrze. Właśnie tędy. I to już będzie też bez mojego komentarza. A tutaj? To musi być. Tutaj co jest? O! A nie, nie znam tego miejsca. Tędy nie wejdę. Musi być jakaś inna droga. Nie, to ten Diablidu jest trochę zmieniony w ogóle. Siema, my kumple? Ty, majster! Dziwnie wyglądasz. Ja cię chcę zaatakować? Pytanie, czy mogę was zaatakować? A, dupsnę ci, kurde. A, nie mogę. Może to i lepiej, bo zaraz bym pewnie zginął. Dobra, idziemy podobno w dobrą stronę, tak słyszałem na mieście. No dobra. Dłużej nie wytrzymam, pośpiesz się. Dobra, dobra, no idę przecież chyba, nie? Dobrze idę? Chyba super idę. Dawaj. Okej. O, zdarłem gardło, ale nie wypuścili mnie już, wiem dlaczego. W tej kopalni jest śmierć, wszędzie krew, trupy, ciemność i więcej trupów, starych, świeżych i cholera wie, jakich pokurczonych, zwiniętych, zastygłych, tak jak leżeli i mory. Owe powietrze, tak gęste od cierpienia, od skoncentrowanej energii, choroby, że wydawało z siebie ducha bólu i zarazy. To Czerwony Mur tak powiedział, zrodzony z konia starego i świeżego jest we mnie, wniknął, gdy wszedłem do jaskini. Nie mam już siły, żeby z nim walczyć. Spróbuję nas uwięzić w soli, solnej grocie, komnacie soli to jedyna szansa. Nie wiem, kogo zastaniesz, gdy tu wejdziesz. Musisz być gotowy na wszystko. Nie jest za późno, już nie z takich kłopotów się wyciągaliśmy. Pospiesz się, tylko nadzieja, że przyjdziesz, daje mi resztkę siły. Pospiesz się, pospiesz się, pospiesz się. Siema, ja ekipa pomocowa zapisuję, nie mogę. Zadanie zaktualizowane. Przeszukaj kopalnię, sprawdź co się stało z Reinaldem. No dobra. O kurde, jest tam. Ja bym chciał teraz wypić biały tego. Wypijmy sobie białą mewę. Zróbmy w ogóle białą mewę. Wypijmy tą białą mewę. Czy tam to biały miód jest do wypicia, żeby to anulować mi to. O. Żebyśmy mieli coś takiego. I skrzynki widzę porozrzucane. Mora zarazy, tak? O kurwa. No dobra. Ja bym tak pochodnie odpalił, że lepiej widzieć. Rozkoszone stalagmity. Żebym mógł wyjść. No dobra, ja pomóc. Zobaczcie, jaki on ma tego. Jaki on ma pancerz. To oglądał serial, będzie wiedział. Bez sensu, bo on mówił, że tego. Bo on mówił, że on się specjalnie zamknął. Specjalnie się zamknął w tym solnym tym. Szkoda, że tak późno. Nie panuje nad ciałem! Zabij go! Szybko! Ah!
Opętany, ue kurde! Wyjdziesz z tej kopalni. Oj, to też Wiedźmin jest, no nie? Tylko on bardzo stary ten Wiedźmin jest. W sensie my mamy całkiem dobre, kurde, te... Całkiem dobre, całkiem dobrą zbroję z zarobistym miecz. Gramy oczywiście na drodze ku zagładzie, także jak widać przeciwnik nie jest najmocniejszy na świecie. Również mamy skalowanie poziomów. Chyba, że zaraz się przemieni w inną faskę. Oła. Weźmy może sobie pyk, pyk. Przecież raz już wypuściłeś zarazę na świat. Dziewica moru, czy mur we własnej osobie? Co to za różnica? A on chyba mówi o tej lasce z tego. On chyba mówi o tej lasce, którą wypuściliśmy z wieży, wydaje mi się, przypadkiem. Ciekawe, że o tym mówi. Zabiję twoimi rękami każdego, kto wejdzie mi w drogę. No dobra. Rozdupcam cię. Możesz zamknąć nas w Irdy i wypchnąć go z ciała. A, to zróbmy to. Jak to zrobić? Dobra, i co? I wtedy Reynalda oszczędzę? Odzyskujesz siłę! Możesz użyć Irden Yard! Irden Yard, no dobra, tylko muszę mieć adrenalinę. Na razie nie mam. Oj. Dobra. Jest Irden. Teraz Ardzika trzeba użyć. Łe, faktycznie odzyskuję siłę! Ardzik! Dobra, ale to i tak mu ściągam HP. Bez znaczenia. Myślałem, że to jakaś jest opcjonalna droga, żeby uratować tego Wiedźmina. O, aha. No tak, czyli co łatwo było. Rozprawić się z Czerwonym Murem. Czerwony mur. Czy jak coś z komunizmem związane? Ue, kurde, co jest? Dobra, że tak łatwo nie jest, jak sądziłem. Ty, czemu mi się regen... Czemu ja nie mam regenu życia? Halo, łe kurde. Ty, to jednak bosik mocny jest. Łe, puść. Czekaj, musimy Quena użyć, bo to... Nie jest dobrze, jakiś petarda? No, tam nic nie robię tą petardą. A jeszcze on se kumpli wezwał w ogóle. Możemy narzucać tych petard, o. Czemu mi się regen życia nie robi, halo? Przecież zawsze jak miałem jedzenie, to był regen życia. Przez to, że ja gram na najwyższym poziomie, to tego nie ma? Wcześniej było. Tkam trochę. Dobra, on się tepa i za dwa ciosy możemy mu sprzedać. Oj, przydałoby się Quena rzucić. Ofiara zarazy. No co ja niewinnych bobków będę bił? Kij w nich, trzeba przede wszystkim targetować czerwony mur. Chyba, że czerwony mur? To on nawiązał do tego konia, co my wypuściliśmy. Mogę go kurde zamrozić? Tylko ja nie trafię w ogóle tym, co trzeba. Chcę trafić, puść. Oła. Dobra, jest do sanu, ty. Ja w ogóle nie mam regena życia. Ale szan jest. Dobra, bijemy czerwony mur, a resztę uciekamy, ty. Co to jest za regen beznadziejny? Pomocy mnie ktoś, pomóc. Dobra. Dobra, on swoich bije. I dobrze, kupek. Tych zamrozimy. O, ofiarę zarazu zamrozimy. Temu sprzedamy ze ciosa. Ale ze trzy. I... Pyk, pyk, dobra, nie... Nie za bardzo greedy, żeby nie przeszarżować. Spokojnie. Dobra. Reynald nie żyje od dziesięcioleci, ale ciało się nie rozłożyło. To pewnie zasługa demona. Dziwne. Nigdy nie widziałem takiej zbroi. A medalion przedstawia głowę wilka, ale jest płaski. Wreszcie Osmund przysłał kogoś. Bogom niech będą dzięki, jeśli jeszcze obchodzi ich ten zasarany padł i tobie. Oczywiście. Nie mogę.
mogę uwierzyć, że już go tu nie ma. Były takie chwile, kiedy nie wiedziałem już, czy jestem Reynaldem, czy Czerwonym Morem. Cała przyjemność po mojej stronie, ale nie przysłał mnie Osmund, tylko kapłan Wiecznego Ognia. Ta niespodzianka. Jak to się stało, że skończyłeś uwięziony z Czerwonym Morem? Sekciarze chcieli, żebym pozbył się demona zarazy. A gdy tylko pojawiły się pierwsze oznaki opętania, zamknęli mnie w kopalni. Mogli chociaż przysłać egzorcystę, powiadomić cech, cokolwiek. I jeszcze te trupy w korytarzach, porzucone na chwałę Wiecznego Ognia. Tak, widziałem. Demon zarazem miał szczęście, że tu wszedłeś. Wiedźmiński immunitet na choroby sprawił, że jego obecność nie zniszczyła twojego ciała. Cholerna ironia losu. Musiałem skupić całą swoją wolę, żeby nie dać mu uciec, póki nie uwięziłem nas w solnej jaskini. Wcześniej opętywał chorych, ale jego istota szybko ich deformowała. Pozmieniali się we wściekłe bestie, które nie mogły umrzeć. Te wszystkie pochodnie, głosy, to nie byłeś ty? Jeszcze pytasz. Mur chciał cię tu zwabić i oszukać. A ja byłem zbyt zmęczony, żeby w ogóle zauważyć twoją obecność. Przynajmniej na początku. Moje pytanie brzmi, no właśnie, z jakiej ty szkoły jesteś? Nosiłeś medalion z głową wilka, ale inny niż mój. A co w tym dziwnego? Sam zaprojektowałem oryginalny wzór i sam go zrobiłem. Jak każdy w Kaer Morhen. Gratuluję zdolności manualnych. Ja swojego nie zrobiłem. Dostałem go od mistrza, jak każdy w Kaer Morhen. Może za twoich czasów wyglądało to inaczej. Właściwie w którym roku przyjechałeś do Diablego Dołu? W 970, a może 300 lat temu. Jakoś. Nie wiem, przakrew. Moje wspomnienia są jak za mgłą. Reynald, to było ponad 300 lat temu. Co? Niemożliwe. Niemożliwe. Nie. Przecież kogoś by przysłali. Najwyżej 5-10 lat po moim zaginięciu. Osmund by mnie znalazł. Przykro mi. Wcześniej Czerwony Mur próbował podszyć się pod Wiedźmina. Skąd mogę mieć pewność, że tym razem rozmawiam z Reynaldem? Zapytaj mnie o coś, o czym powinien wiedzieć tylko wilk i miej na to. Na pewno pochodzisz ze szkoły wilka? Twoja zbroja trochę przypomina te z Kaer Morhen. Ale ten kolor, ćwieki i pionowe pasy. W siedliszczu ciągle podrzucali mi sprzęt. Mówili, że czego się nie dotknę, zmienia się w złoto. Ulepszałem zbroję na szlaku. To miał być prototyp dla całej szkoły. Ale nie zdążyłem nic z tym zrobić. Całkiem ładnie ułożyli tą fabułę. Tak zupełnie sam? I jeszcze bez warsztatu? Minąłeś się z powołaniem. Powinieneś był zostać płatnerzem, albo chociaż krawcem. Osmund też spisywał jakieś pomysły na ulepszenie tego pancerza. Mieliśmy obgadać się razem w Kaer Morhen. Masz jakiś dowód na potwierdzenie twoich słów? Przeszukaj moje ciało. W lewej kieszeni znajdziesz schematy. Możesz się sobie zatrzymać. No to już wiem, z czego będzie nowy odcinek dla widza.
schemacików. Schemat zapomniany, stalowy miecz. Zarobiste. Uwolniłem cię, ale wydajesz się niestabilny. Muszę się upewnić, że zaznasz spokoju. Więc zachowasz się jak wiedźmin, który spotkał brata w potrzebie. I nie pozwolisz, żebym został upiorem. Pomożesz mi zamknąć moje sprawy. Albo spalę twoje ciało na stosie pogrzebowym, jak należy. A ja mam odejść niepogodzony ze światem, co? W bólu i pieprzonej goryczy? Tego mi życzysz, braciszku Skermoren? Powiedziałeś, że przysłał cię kapłan. Przyprowadź go tu. Chcę z nim porozmawiać. A co to zmieni? Chcesz się z nim bawić w ideologiczne dysputy? Odpuść, Reynald, i odejdź. Najpierw spojrzę mu w oczy i zapytam, co jego religia mówi o skazywaniu człowieka na śmierć i potępienie. Oj, znaczy, że kapłan nie wyjdzie z tego żywo. Nie ma nic wspólnego z kapłanami, którzy zamknęli cię tu 300 lat temu. A możesz ich tutaj przyprowadzić zamiast niego? Nie? Tak myślałem. No dobra, oczywiście pokażę wam te wszystkie opcje dialogowe na samym końcu. Na razie wyborowe właściwie. Na razie wybierzemy, że przyprowadzimy będzie tutaj kapłana. Ale to ma być tylko rozmowa, nic więcej. Daruj sobie te aluzje. Nie mam złych zamiarów. A nawet gdybym miał... Wiesz, jak szybko się mnie pozbyć, prawda? Wydaje mi się, że igni wystarczy. Dobrze. Pójdę po kapłana. Fajnie to połączyli. Oj, jeszcze mi posłał po kapłana, że nie muszę zadupcać. Te wszystkie ciała... krew... Nie miałem pojęcia! Reynald... Słyszałem, ile wycierpiałeś. Myślałem, że mogę ci pomóc. Ale jak wynagrodzić coś... coś takiego? Jestem tylko skromnym diakonem! Skromny diakon czy hierarcha? Jeden pies. Trzeba być zbrodniarzem albo hipokrytą, żeby zostać kapłanem Wiecznego Ognia. Trochę racji ma. Ale z drugiej strony, no on też nie wygląda jak pojeb. Wygląda spoko, chociaż ci ludzie z Wiecznego Ognia, no to mieliśmy oczywiście cały wątek Wiecznego Ognia w Wiedźminie 3 i wiemy, z czym się stali. No ale ten chłopak jest chyba niewinny, nie? Popatrz na niego. Przecież to jeszcze dzieciak. Jakie zbrodnie mógł popełnić? Przekręcił zwrotkę hymnu? Zapomniał o poście? Dał się uwieść hipokrytom. To jego jedyna wina. Masz przed sobą rzadki okaz kapłana, tak poczciwego, że traktuje Wiedźmina jak człowieka. Ten chłopak jest inny. Właściwie zła opinia o mutantach to nieporozumienie. W 16 rozdziale księgi napisano: oddasz szacunek każdej istocie żywej. Pełno tu dowodów na ten wasz szacunek do życia. Bo Przeor mówił... Ach! To wszystko nie tak! Słuchałem ich całe życie, ale jak mam im ufać po tym wszystkim? Kościół miał chronić ludzi, przynosić nadzieję, ale po tym, co tu widziałem, co ja mam teraz zrobić? Jak żyć? Świetnie. Kryzys wiary. To chwila słabości czy szczery żal, hm? Co zrobisz ze swoją wiedzą, kiedy wyjdziesz z tej kopalni, co? Hmm.
Czego właściwie chcesz? Jesteś bohaterem, powstrzymałeś katastrofę. Co może sprawić, abyś pogodził się ze swoim losem? Bohaterem. Wiesz, kiedyś obchodziło mnie większe dobro. Byłem młody, mogłem o nie walczyć, ale teraz... jestem po prostu zmęczony. Nie mam siły ani chęci, żeby dyskutować o filozofii, ani cieszyć się szczęściem ocalonych. To nie oni musieli cierpieć przez 300 lat. Wiesz, kto teraz jest młody i gotowy do walki o większe dobro? Aby czynić dobro, nie trzeba należeć do instytucji. Ty też nie musisz. Tak. Tak, masz rację. Koniec. Nie wracam do Nowigradu. Może mógłbym zmienić to miejsce w lecznicę. I hospicjum. Tym razem prawdziwe. Wstąpiłem do kościoła, żeby służyć ludziom, a nie hierarchom. Co ja robię? Oparłem się demonowi Moru, a nie umiem odpuścić temu chłopakowi? Jakby nienawiść trzymała mnie przy zdrowych zmysłach. Może tak było, ale to już przeszłość. Liczy się to, co zrobisz tu i teraz. Twoja walka nie pójdzie na marne, przysięgam. Odejdę z kościoła i zrobię z tego grobowca oazę życia. W twoim imieniu. No co, obóz jaki zadowolony. Coś i kogoś. Co ty na to? Z tym moim imieniem to nie przesadzajmy. Jestem tylko Wiedźminem. Nie bratem miłosierdzia. I chyba lepiej, żeby tak zostało. Igni? Igni. Ściągaj zbroję, a nie Igni. To koniec. Powinniśmy stąd iść. Całkiem długi i całkiem fajny questik dodany do Wiedźmina. Na wieczny ogień. To znaczy... wiem, co muszę zrobić. Ale niełatwo wyrzucić z siebie 20 lat budowania wizji świata. Proszę, twoja nagroda. Dziękuję za... za pomoc. Może wcale nie musisz wyrzucać wszystkiego. Fragmenty księgi, które przytaczałeś, brzmiały sensownie. Tak uważasz? No, może i tak. Może... może wieczny ogień jest tam, gdzie jeszcze go nie szukałem. Bywaj, były diakonie. Owocnych poszukiwań. Kurde, jak dodali takiego questa, to powinni też dodać questa jakieś pożegnanie wilka, coś tego, owego. To by też było zajebiste. Idź do domu, wszędzie dobrze. Tak, poszukać notatek Osmunda, o których wspomniał Reynald. Kończyć ich zbroję. O! Trzeba się za nimi rozejrzeć. Następnym razem wpadnę do Karmoren. Oj, zdecydowanie będziemy szukać poszukiwania schematu lepszego zapominanego rysunku Szkoły Wilka. Myślę, że zdecydowanie będziemy to robić i pokażę wam w ogóle tą misję, jak wygląda zbroja przed i po ulepszeniu. Bo my teraz z tego co rozumiem nie mamy żadnej zbroi, tak? Nie wzięliśmy od niego zbroi, wzięliśmy tylko i wyłącznie schematy na to, jak tą zbroję wykonać. Możemy jeszcze, myślę, pomedytować i zobaczyć, czy on faktycznie tutaj zamienił tą oazę. Dawno się tak nie jarałem, że sobie odpalałem Wiedźmina, jakaś nowa misja. Super sprawa, nie? Zero spoilerów, bo wcześniej tego nie widziałem, bo nawet nie miałem okazji, nie miałem gdzie, bo to praktycznie ta misja wyszła wczoraj, przedwczoraj, kiedy widzicie ten materiał. Dobra, chodźmy, bo widzę, że tutaj wejść do środka nie możemy. Ale możemy spotkać po raz kolejny kapłana. Dziękuję ci w imieniu Wiecznego Ognia i moim własnym.
Może faktycznie musimy poczekać znaczy więcej dni, nie? Żeby on tutaj zamienił tą oazę, a może nigdy mu się tej oazy nie uda. Oj, uda, bo faktycznie jeżeli wrócimy tam po jakimś czasie, okaże się, że udało nam się zmienić to miejsce na funkcjonujące i będzie tam całkiem sporo ludzi. Zresztą, tak jak powiedział kapłan, nazwał to miejsce imieniem Wiedźmina. A teraz czas na inne zakończenie i wszystkie opcje dialogowe i nie tylko dialogowe. Bo mamy również opcjonalną drogę do questa, którą chciałem wam pokazać. Tym razem bez kamerki i mojego komentarza na bieżąco. Swoją drogą możecie napisać, czy wolicie takie odcinki, jak teraz, gdzie jestem tylko i wyłącznie lektorem, czy takie, w których gram i przeżywam to z wami na bieżąco. Czy może właśnie połączenie tych dwóch stylów, jak dzisiaj pierwsza droga moja, a druga taka z moim komentarzem. Nie pali ciała, ale płonie w tym, co żywe i dobre. Jeśli ktoś wymierza krzywdę w imię wiary, służy ciemności. Ten, który opuszcza chorych w potrzebie, niegodny jest nazywać siebie kapłanem światła. Ja ciebie znam. To ty zabiłeś króla Foltesta. Wypchaj się. Wszyscy zginiemy! W prawym korytarzu. Jedna z istot opuszczał rękę. Usiadłem na chwilę. Kapłani nie otwierałem, a już prawie nie mam siły. Pali mnie w środku i nie pamiętam, co robiłem przez ostatnią godzinę. Dzień? No i jestem tu, w tej ciemności i nawiedzają mnie głupie myśli, od których nie ma mnie kto oderwać. Pamiętasz, jak uczyliśmy się polować na góle? Ludzie w tej wsi wierzyli, że trupojady to ciała zmarłych ożywione przez złe moce. Chciałem zapytać się, co będzie, jeśli mi się nie uda i nagle zdałem sobie sprawę, że nie pamiętam twojego imienia. Osmund, prawda? Osmund? Osmund Osmund? Odmunds? Omunds? Osm? Tak, to oczywiste. Ale przed chwilą była we mnie tylko ciemność bez wspomnień. Boję się, że nigdy stąd nie wyjdę. R. Ciekawe. Kaganek Kejl bardzo się tu przyda. Zaschnięty śluz, szczątki ofiar czerwonej śmierci, ściany zryte śladami paznokci, chorzy próbowali się wydostać. Te szkielety emanują jakąś złą energią, może za sprawą ducha. Wygląda to dobrze. Kim jesteś? Znowu ślady krwi. Prawie się przestraszyłem. Zaschnięta. Pewnie po gorączce krwotocznej.
znak szkoły wilka. Stary i to bardzo. Testament zapomnianego kapłana. Kiedy czytałem o męczennikach, marzyłem, że będzie mi dane zostać jednym z nich. Czy jest coś piękniejszego niż oddawać życie za wiarę? Teraz wiem, że tak. Oddałbym całą tą świętość za kubek wody, który mógłbym podać temu chłopakowi konającemu pod ścianą. Potrafię umrzeć z myślą, że zostałem tutaj z własnej woli. Wiedziałem, co mnie czeka, jeśli będę opiekował się zarażonymi. Wiedziałem, że prędzej czy później sam padnę ofiarą czerwonej śmierci. Nie wiedziałem, że moi bracia będą przyczyną cierpienia ludzi. Ojciec Edgar umęczył przywódców buntu i postanowił zamknąć kopalnię. Zapytałem, kto zajmie się chorymi. Odpowiedział, że i tak wszyscy niedługo umrą. Zostałem z nimi, żeby ulżyć im choćby w tych paru ostatnich dniach. Więc uwięzili mnie tutaj razem z nimi. Teraz sam potrzebuję opieki. Słyszę ich jęki. Widzę, jak próbują się wydostać. Nie potrafię im pomóc, nie mam już sił. Modlę się o szybki koniec. Bo na dobrą śmierć nie mogę już liczyć. Jeśli ktoś to przeczyta, niech wyjawi światu prawdę. Na nic więcej nie mogę mieć już nadziei. Nasi tu byli. Czwarty list Reinalda. Do Osmunda. Coś we mnie jest i nie chce mnie zostawić. Ledwo daje mi pisać. Umrę tu. Sam, jeżeli nie zdążysz. R. Coś tu jest nie tak. Medalion wariuje. I ten smród. Zaraza. Co to w ogóle jest? Marnujesz tylko czas! To by nie miałeś szukać mnie! Czyżby Reinald był Wiedźminem? Ślepa uliczka.
Torturowano tu kogoś. Notatka od ojca Edgara. Sprawa załatwiona. Jak obiecałem, były zamieszki, nie ma zamieszek. Następnym razem zastanów się dwa razy, zanim zaczniesz mnie pouczać o etyce kapłańskiej. Gdybyśmy nie ukarali przywódców dla przykładu, ta niewdzięczna hołota już by nas zlinczowała. A wiesz co zrobiłaby zaraz potem? Wyszliby stąd i rozeszli się po Velen. Zawlekliby gorączkę krwotoczną do każdej jednej wioski. Czasem w obliczu większej zbrodni mniejsza jest jedynym moralnie dobrym rozwiązaniem. Napisz jakiś zgrabny raport i wynośmy się stąd. Tylko nie wspominaj o gwoździach. Cheor nie lubi czytać o torturach. Padł od tego w melancholię. Ojciec Edgar. Torturowali ich na tym krześle. A potem coś ożywiło ciała. To z nimi musiałem walczyć. Drugi list Reinalda. Do O. Zamknęli mnie, skurwysyny. Poprosili o pomoc i zamknęli jak wściekłego psa. Gdy tylko zorientowali się, że coś jest ze mną nie tak. Nie chcieli nawet porozmawiać, bo uznali, że duch próbuje ich oszukać. Pieprzyć ich sektę i bzdury o dobro ogółu. Jak mam pomóc ogółowi, jeśli nie mogę iść po ziele? Sztnaćce to żaden substytut. Wiem, bo sprawdziłem. Teoria numer 2 okazała się właściwa, nie jestem chory, tylko opętany. Ten cały duch jest teraz we mnie. Nie pomaga nawet Quen. Gdybym miał wszystkie składniki, mógłbym uważać mój filtr. Wzmocnić znaki i wyrzucić go z siebie kombinacją Yerden Yard. Ale nie mogę, jasna cholera, kurwa ich mać. Chyba jednak będziesz musiał przeczytać moje listy. Zaczekam na ciebie w głębi jaskiń. Nie ryzykuj i nie podchodź do mnie, dopóki nie wypijesz eliksiru. Nie wymieniaj żadnego składnika, bo skończy z Czerwonym Morem. Tak samo jak ja. Z Czerwonym Morem? Krasnoludzki spirytus, jaskółcze ziele i zawartość skrzyni. Pewnie chodzi o te obok. Ziele na szczęście mam przy sobie, a pozostałe składniki zachowały się w zupełnie niezłym stanie. Zdaje się, że to autorska receptura Reinalda. Warto ją wypróbować. Wszystko wskazuje na demona zarazy. Wnosząc po chorobie, to pewnie czerwony mur. Pora się przygotować. Nigdy nie chciałeś mi pomóc. Wynoś się! Warto się tu jeszcze rozejrzeć. Oh!
niesamowite stalagmity, żebym mógł wyjść. Czerwony mur! Ciągle... On ciągle tu jest! Już prawie... Prawie... Przejął kontrolę! Pośpiesz się! Reinald! Uwięziłem nas w tej komnacie. Sól, rozumiesz? Nie mógł się wydostać. Pomieszczenie wykute w apotropajonie antydemonicznym. Sprytnie. Ale on ciągle we mnie jest. Od tak dawna. Pomóż mi, bracie. Daj mi eliksir. Wyrzucę go z siebie. Znalazłem twoje listy do Lamberta. Przykro mi, że cię zdradził. Może wszystko skończyłoby się szczęśliwie, gdyby z Czerwonym Morem walczyło dwóch Wiedźminów. Tak. Byłem głupcem, ale to już przeszłość. Lambert nigdy nie zasługiwał na moje zaufanie. Chętnie mu to przekażę, gdy się tylko zobaczymy. Bo tak się składa, że twój przyjaciel miał na imię Osmund. Myślisz, że możesz ze mnie kpić? Nie. Myślę, że nie rozmawiam w tej chwili z Reinaldem. Zdajesz sobie sprawę, od jak dawna tu jesteś? Lata, dekady. Nie czuję już upływu czasu. Tutaj nic się nie zmienia, bracie. Nic. Reinald, czekasz tu od bardzo dawna. Rozumiesz, że po takim czasie musisz być martwy. Tylko obecność moru utrzymuje twoje ciało w stanie ruchu. Tym bardziej musimy to zakończyć. Ty możesz to zakończyć. Daj mi eliksir. Dobrze, weź go. Gdyby coś poszło nie tak, będę gotowy do walki. Nie! Nie, 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 nie możesz! To był on! Cały czas! Niezły blef, ale nie jestem taki głupi. Nie rozumiesz? On przejmie moje ciało. Zabije ciebie i wszystkich, którzy... Teraz zniszcz go. Wypij eliksir, dokończ, co zacząłem. Dokończę. Wytrzymaj jeszcze trochę. Uwolniłem cię, ale wydajesz się niestabilny. Muszę się upewnić, że zaznasz spokoju. Więc zachowasz się jak Wiedźmin, który spotkał brata w potrzebie. I nie pozwolisz, żebym został upiorem.
pomożesz mi zamknąć moje sprawy. Albo spalę twoje ciało na stosie pogrzebowym, jak należy. A ja mam odejść niepogodzony ze światem, co? W bólu i pieprzonej goryczy? Tego mi życzysz, braciszku Skermoren? Powiedziałeś, że przysłał cię kapłan. Przyprowadź go. Chcę z nim porozmawiać. Niech będzie. Ale to ma być tylko rozmowa. Nic więcej. Daruj sobie te aluzje. Nie mam złych zamiarów. A nawet gdybym miał... Wiesz, jak szybko się mnie pozbyć, prawda? Dobrze. Pójdę po kapłana. Nie rozumiem. Jak mogli na to pozwolić? Te wszystkie ciała... krew... Nie miałem pojęcia! Reynald... Słyszałem, ile wycierpiałeś. Myślałem, że mogę ci pomóc. Ale jak wynagrodzić coś takiego? Jestem tylko skromnym diakonem! Skromny diakon czy hierarcha? Jeden pies. Trzeba być zbrodniarzem albo hipokrytą, żeby zostać kapłanem Wiecznego Ognia. Znalazłem tu ciało kapłana, który wolał dać się uwięzić z chorymi, niż opuścić ich w godzinie śmierci. To zbrodniarz czy hipokryta? A kto go uwięził, co? Może góle, Albo czerwony mur? A może, no nie wiem, może inni cholerni kapłani Wiecznego Ognia? Reynald ma rację. Diabli Dół jest dziełem Wiecznego Ognia i nic tego nie zmieni. To wy jesteście odpowiedzialni za nieludzkie cierpienie, z którego zrodził się demon moru. Słyszysz, Glecho? Słyszysz? To wasza wina. Twoja i każdego, kto czci ten cholerny kaganek. Ale ja nie! Wiedźminie! Myślałem, że mi pomożesz! Wasi ludzie już nieraz próbowali mnie zabić. Jak choćby ten kapłan, którego przełapałem na handlu fistechem. Bo Przeor mówił... Ach! To wszystko nie tak! Słuchałem ich całe życie, ale jak mam im ufać po tym wszystkim? Kościół miał chronić ludzi, przynosić nadzieję, ale po tym, co tu widziałem, co ja mam teraz zrobić? Jak żyć? Jak im zaufać? Co mam zrobić? Jak żyć? Nie chodzi o ciebie. Który z nas tu jest ofiarą, co? Czego właściwie chcesz? Jesteś bohaterem, powstrzymałeś katastrofę. Co może sprawić, abyś pogodził się ze swoim losem? Bohaterem. Wiesz, kiedyś obchodziło mnie... Wiesz, kto teraz jest młody i gotowy do walki o większe dobro? Masz prawo do wściekłości. Wieczny ogień cię zniszczył. Ciebie i innych, którzy tutaj umarli. Takich rzeczy nie wolno zapominać ani wybaczać. Zapomnieć nie, ale przecież założę tu prawdziwy szpital. Naprawię, co tylko się da. Jeśli człowiek okaże skruchę i naprawdę chce zadośćuczynić, nie można tak po prostu mówić, że... Kłamstwa, same kłamstwa, byle tylko ocalić skórę. Ludzie się jednak nigdy nie zmieniają. Nigdy. Reynald, uspokój się.
Kasa, a ja myślałem, że pozbędzie się złych emocji i przejdzie jakiś pieprzony katarzis. Mogłem to przewidzieć. Umrzeć jako Wiedźmin. Odejść jako mściwy duch. Trzeba spalić ciała i wynosić się stąd w cholerę. Uwolniłem cię, ale wydajesz się niestabilny. Muszę się upewnić, że zaznasz spokoju. Więc zachowasz się jak Wiedźmin, który spotkał brata w potrzebie. I nie pozwolisz, żebym został upiorem. Pomożesz mi zamknąć moje sprawy. Albo spalę twoje ciało na stosie pogrzebowym. Jak należy. A ja mam odejść niepogodzony ze światem, co? W bólu i pieprzonej goryczy? Tego mi życzysz, braciszku Skermoren? Powiedziałeś, że przysłał cię kapłan. Przyprowadź go. Chcę z nim porozmawiać. Nie ma mowy. Nie będę ryzykował życia chłopaka. Za długo byłeś tu sam z demonem i własnymi myślami. Oddałem wszystko, żeby ratować innych. Myślisz, że teraz to przekreślę i rzucę się na tego pieprzonego klechę? I ta jedna rozmowa z tym pieprzonym klechą przyniesie ci ulgę po 300 latach koszmaru? Spal moje ciało. Byle szybko. Możesz darować sobie stos pogrzebowy. Przykro mi, że tak się to kończy. Po prostu to zrób. Sprawa załatwiona. Diabli dół jest wolny od zarazy. O, nawet nie wiesz, jaka to dla mnie ulga. Co tam znalazłeś? Ducha Czerwonego Moru i sporo ludzkiej niegodziwości. Po tym pierwszym nie został żaden ślad. Dziękuję, Wiedźminie. Oto twoja nagroda. Być może ocaliłeś Velen przed strasznym losem. Jakie imię mam wpisać do akt? Reynald. Napisz, że Velen ocalił Reynald. Bywaj, kapłanie. Ślady paznokci na ścianach, ciała ludzi, którzy konali w męczarniach i zrodzonego z ich cierpień ducha Czerwonego Moru. Kapłani zamknęli ich w kopalni i opuścili. Pozwolili im zdechnąć. Nie, nie. Musiałeś coś źle zrozumieć. Moi bracia nie zlekceważyliby zaleceń księgi. Na pewno próbowali pomóc. Próbowali. Wynajęli Wiedźmina i zrobili jedyne, co najwyraźniej potrafili. Zamknęli go w kopalni i zostawili na śmierć. Masz moją wdzięczność, ale złe moce musiały wypaczyć twój osąd. Wieczny ogień zawsze oświetla właściwą drogę. Nie chcę psuć twojej wizji świata, ale ogień w pierwszej kolejności niszczy. Światło to tylko skutek uboczny. Może te ciała należały do kogoś innego? Przeor na pewno znajdzie jakieś wytłumaczenie. Proszę, twoja nagroda. Dziękuję ci. Żegnaj, kapłanie.
Na koniec pokażę wam jeszcze scenę śmierci Geralta, kiedy przegrywa walkę z potworem, bo jest całkiem interesująca. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Zostawcie suba, bo znajdziecie tu całkiem dużo wiedźmińskiego kontentu. I sorry, jeżeli były jakieś błędy, ale montowałem i nagrywałem ten odcinek łącznie jakieś 20 godzin. Także mam nadzieję, że wybaczycie. A my widzimy się jutro, bo odcinki są codziennie o 14 i o 16.